Dzień dobry kochani, witam Was na kanale Gabriela Scorpio Tarot i zapraszam na czytanie tarota tygodniowego od 11 do 17 grudnia 2023 roku. Czytanie ogólne dla nas wszystkich z intencją najwyższego dobra. Czasówka będzie w opisie filmu, to jest druga część czytania. Pierwsza część jest dla znaków od strzelca do byka i ta część jest już na kanale. Natomiast druga część... od bliźniąt do skorpiona. Zaczynamy od znaku bliźniąt. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy, zapraszam do zalogowania w YouTube, do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka. Wtedy po tych czynnościach będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o każdym nowym filmie. Także zdążycie obejrzeć wszystko na czas. Dziękuję Wam wszystkim również za oglądanie do końca. Zaczynamy od osób spod znaku bliźniąt. Co na nadchodzący tydzień? Coś nam się tu odwróciło. Piątka buław się odwróciła. Jakiś konflikt albo w grupie z kimś, z osobami. Rywalizacja lub konflikt wewnętrzny w Was samych. Zobaczymy, co dla bliźniąt na nadchodzący tydzień od 11 do 17 grudnia 2023 roku. Siódemka kielichów też się odwróciła. Dużo osób, dużo ofert, dużo propozycji, a przynajmniej kilka. Dobra, karty nam wypadają, wypadło nam słońce. Rydwan i koło fortuny. No ciekawe, trzy duże arkana, nie wiem jak to jest możliwe, ale ważny tydzień, przełomowy tydzień. Przełom, zmiana. Proszę, pamiętacie piątkę buław, która wypadła podczas tasowania? No to właśnie ona. Nie, przepraszam, to nie piątka buław, to jest rycerz buław. To jest rycerz buław, to jest paś mieczy i czwórka mieczy. No dobrze. Ktoś tu zmierza w czyimś kierunku, w kierunku pasji, realizacji spotkania, powiedzenia prawdy, wypowiedzenia jakiejś prawdy. No chyba, że ktoś zmierza z jakąś plotką. Może to nieprawda, a plotka, ale trzeba sprawdzić, czy prawda, czy plotka. Jakby nie było, moi drodzy, ktoś tutaj zmierza do zweryfikacji pewnych sytuacji, pewnych zachowań, pewnego postępowania, działania lub pewnych słów. Ktoś będzie to weryfikował, ktoś będzie śledził sytuację, nie wiem, czy śledził osobę. Mocniej widzę to, że ktoś tutaj powie albo plotkę, albo prawdę, ale będzie tutaj wypowiedziana pewna informacja, która spowoduje, że ktoś zechce trochę się wycofać z aktywności, wycofać z działania, bardziej odpocząć. Będzie trochę więcej bierności niż działania. Znaczy przynajmniej w tle jest trochę bierności niż działania. Jest to być może czas na jakieś uleczenie. Więc to leczenie mocno może mówić o tym, że moje drogie robaczki, ktoś leczy się z jakiegoś romansu, z jakiejś osoby, z jakiejś pasji też do kogoś. No, takie leczenie. Ta prawda może komuś dać do zrozumienia, że pora coś uleczyć, pora się z kogoś lub z czegoś wyleczyć. Z jakiejś sytuacji albo z jakiejś osoby. Moi drodzy, mamy słońce, mamy rydwan, mamy koło fortuny. No mamy sytuację w przyszłym tygodniu, w której ktoś ewidentnie będzie spełniał swoje marzenia, spełni swoje pragnienie, swoje marzenie. I u kogoś to marzenie może dotyczyć spełnienia raczej emocjonalnego, znaczy w zasadzie to sukces może być i w biznesie, i sukces zawodowy, i sukces w jakiejś relacji osobistej, w jakimś związku. Moi drodzy, może tutaj być też podążanie w kierunku, ktoś może podążać w kierunku romansu, w kierunku relacji takiej no mocno romansowej, bo mamy tu i rycerza buław i rydwan. No może to być chęć, kochani, albo zerwania jakiejś relacji, zerwania jakiegoś związku,
lub zakończenia jakiegoś romansu, zerwania romansu. No ale zanim to się stanie, czy może to się w ogóle nie stanie, bo może się zdarzyć tak, że ta relacja wejdzie na jakiś wyższy poziom, ale na taki poziom w sensie wyższy, bardziej intensywny. Nie chodzi o to, że to już będziemy tutaj w partnerstwie czy w małżeństwie, tylko raczej chodzi o to, że będzie to czas bardzo intensywnych spotkań, intensywnych kontaktów. No, kontakt może przytrafić się też z osobą, która trzeba by sprawdzić, czy jest samotna, to znaczy, czy jest sama, bo to może być romans z osobą, która jest zajęta, która ma, może to być na przykład czyjś podróżujący mąż, jakiś mąż w delegacji, małżonka, jakaś właśnie kobieta w delegacji, mężczyzna w delegacji, na jakimś szkoleniu podczas jakichś załatwiania spraw służbowych, wyjazdów służbowych. Może tu się przytrafić po prostu romans, przytrafić się taka sytuacja, która będzie, ktoś będzie po prostu wzbudzał dużą namiętność, dużą pasję, duże pożądanie. I w związku z tą sytuacją przychodzi odmiana losu o 180 stopni. No, odmiana losu przychodzi zwykle na korzyść. I tutaj, słuchajcie, no może się korzystnie udać, jeżeli ktoś szuka samochodu, jeżeli ktoś szuka auta do zakupu, może się pojawić odpowiedni egzemplarz, czyli taki, którym będziecie zainteresowani. Ewentualnie trzeba by zwrócić uwagę na te wszystkie podróże służbowe. No, jest tutaj słońce, więc jest tutaj realizacja marzenia, jest tu realizacja pragnienia, jest tutaj sukces. No, jest tu nawet może i komuś pisana sława, słuchajcie, ale jest tu dążenie do spokoju, do stabilizacji, więc ktoś chce faktycznie ustabilizować jakąś sytuację. No, więc może sytuację romansu, sytuację takiego związku na odległość, a może ktoś jednak będzie chciał ustabilizować, zaprowadzić spokój i harmonię w swoim związku, w swojej relacji. I tutaj albo ten romans faktycznie przekształci się w jakiś związek, ale to za sprawą opatrzności, za sprawą losu, koła fortuny, to bardziej koło fortuny zdecyduje o tym, albo jakiś romans i związek się zakończy na rzecz trwania relacji stałej. I wtedy to uleczenie, leczenie się właśnie z kogoś, z czegoś, no leczenie się z tego, co było bardzo intensywne, co było dużym, co wzbudzało dużo uczuć, tak, dużo emocji, to bardziej leczenie z tego. Wiecie, mogłoby się tak przytrafić, że możecie dostać informację o ciąży w nadchodzącym tygodniu również. Jest taka możliwość. Tak, że to mogłaby być u kogoś ciąża. No i tutaj szybki ruch naprzód, szybkie działanie. Odmiana świadczy o tym, że no właśnie tutaj mogą się wydarzyć trochę rzeczy o tyle niespodziewane, znaczy spodziewane na korzyść, tylko to zależy dla kogo to będzie na korzyść, tak? To wszystko zależy, po której stronie jesteście w tej sytuacji. Czy jesteście osobą, która jest w ciąży, czy jesteście osobą, która ma stałą relację i ma romans, czy jesteście osobą, która weszła do jakiegoś romansu, czyli spotyka się z jakimś zajętym mężczyzną czy zajętą kobietą, no to odmiana losu może mówić o różnych sytuacjach, o sytuacjach zakończenia czyjegoś związku, zakończenia czyjejś relacji, o zakończeniu romansu również, więc u części zakończy się romans, a u części zakończy się związek na rzecz romansu. No, może tak być. Ktoś może zrywać też, zakończać jakąś relację stałą, ponieważ chce iść za pasją, tak? Chce iść za pasją, chce iść w kierunku tego romansu i tu się też ktoś może leczyć nie tylko z romansu, ale też z jakiejś relacji, w której była ta osoba, tak? Po prostu może, słuchajcie, no, albo tutaj prawdę faktycznie ktoś powie, może ktoś powie prawdę, że wie o tym romansie, że wie, że robicie takie rzeczy, albo że zrobiliście to i no i tutaj jest tak jakby chęć braku aktywności, chęć takiego przemyślenia sprawy, co teraz, co z tym dalej. No i kwestia decyzji, no trochę tutaj pomoże los i pewnie zakręci kołem w ten sposób, jak ma to wyglądać, tak? Więc niekoniecznie tak, jak ktoś by chciał, ale tak raczej w jaki sposób koło fortuny zdecyduje. Raczej na korzyść, tylko
To znaczy, wiecie, to co na korzyść dla danej osoby to pojęcie względne, bo dla jednej osoby korzystnie będzie wejść nowy romans, przekształcić w związek i być szczęśliwym, a dla innych na korzyść będzie pozostanie w relacji, w której stałej relacji, w której się było, tak? W której się zdradzało, no więc. No. Wiecie, no raczej. Częściej będzie się tutaj kończyło, tak naprawdę no zwykle zawsze zwycięża miłość, ta prawdziwa miłość, więc to raczej miłość zwycięża, a coś, co było takim tylko dodatkiem albo nawet związkiem czy relacją niespełniającą pewnych oczekiwań, czy też jakąś taką wypaloną na przykład, no to w tej sytuacji, jeżeli nie ma uczuć, nie ma miłości, no to wydaje mi się, że tutaj koło fortuny wyjdzie na korzyść jednak miłości, tego, co jest stabilne, co ma sens, tak? No właśnie, co ma sens. Tak, dziękuję osobom spod znaku bliźniąt. Dziękuję bliźniętom i zapraszam raczki. Co dla raczków na nadchodzący tydzień? Raczki, co dla raczków na nadchodzący tydzień? Raki. Raczki raczuli się, raki. Dobra. Koło fortuny. Pustelnik. Sprawiedliwość. Duże arkana, trzy duże arkana, koło fortuny, pustelnik, sprawiedliwość, w tle dwójka kielichów, trójka mieczy, śmierć. Moi drodzy, przyjdzie tutaj potrzeba uleczenia, jakiejś uleczenia, zmiany, totalnej zmiany, całkowitej transformacji w jakimś partnerstwie, w jakiejś przyjaźni, w jakiejś współpracy lub w jakimś związku. No, moi kochani, tu jest jakaś obopólna miłość, obopólne zakochanie, ale padły jakieś słowa, albo padną, albo padły słowa, które kogoś raniły, które kogoś skrzywdziły albo zraniły. Może była tutaj w tle jakaś zdrada, może było tu jakieś nieporozumienie, może tu była no, sytuacja taka, po której osoby się rozstały i po prostu nie widziały już dalej sensu trwania relacji. Jakieś partnerstwo zostało tutaj zagrożone. Zostało zagrożone, ale tu się ktoś decyduje na nowy początek, na totalne zamknięcie tego etapu w życiu, czyli no wiecie, trudno powiedzieć, czy zapomnienie o tej zdradzie, czy zapomnienie o tej krzywdzącej sytuacji, czy o wyrządzonej krzywdzie, ale na pewno sytuacja, w której ktoś chce się od tego odciąć, chce o tym, chce wybaczyć, więc tutaj może być wybaczenie. Tu może być totalna zmiana, totalna metamorfoza, nowy początek, ale zupełnie na innych zasadach, na innych fundamentach budowany, w oparciu o to właśnie, o te doświadczenia, które miały miejsce. Dlaczego taka decyzja o transformacji, o zupełnej zmianie, o totalnym powstaniu na nowo jakiejś relacji jak Feniks z popiołów? No dlatego, że jest miłość. Że tu jest obopólna miłość. Tutaj ludzie jednak czują, że się kochają, że to jest miłość, że no ktoś tu czegoś żałuje, ktoś, moi drodzy, dlaczego tak się dzieje? Bo przechodzi koło fortuny, odmienia wszystko o 180 stopni i daje szansę tym osobom dwóm na pogodzenie się, na kompromis, na wyciągnięcie ręki na zgodę, na przeproszenie, na wybaczenie. Koło fortuny sprzyja naprawie sytuacji, odmianie sytuacji o 180 stopni w tym związku, w tej relacji, w tej znajomości, w tym partnerstwie, na ponowne dogadywanie się bez słów. I tutaj ktoś w całej tej sytuacji, która będzie miała miejsce, no będzie chciał trochę wycofać się, ale to tak, żeby pobyć samemu, żeby poznać jakąś prawdę. No może ta prawda faktycznie u kogoś dotyczy tego, czy była zdrada, czy nie była zdrady, co zaszło i jak to wyglądało. Może ktoś będzie chciał się tej prawdy dowiedzieć.
No, a może ktoś inny właśnie będzie poszukiwał prawdy samym w sobie, czy to jest miłość, czy ja kocham, czy ja jestem kochany, czy no, kochana. No i tutaj ta prawda może doprowadzić do stwierdzenia, że kurczę, to jest jednak miłość, chcę być uczciwy, chcę być uczciwa, tak? Chcę być wierny, lojalny, chcę mieć konkretne wartości moralne, według których i w ogóle wartości, którymi będę się w życiu kierować. No i to jest jakby taka trochę odbudowa tych wartości. Kierowanie się uczciwością w związkach, w relacjach. Takie, wiecie, tu może być taka kalkulacja, takie za i przeciw, żeby właśnie stwierdzić, czy więcej jest za, czy więcej jest przeciw, no ale raczej, raczej, moi drodzy, słuchajcie, no będzie pół na pół, bo w końcu tam ta śmierć, owszem, może mówić o nowym początku dla kogoś i dla kogoś jest to pewnie nowy początek, na nowo relacje, ale zupełnie inaczej to już wygląda, nie tak jak dotychczas. Natomiast no, trzeba też powiedzieć, że karta śmierci może mówić czasem o zakończeniu relacji, o zakończeniu związku, no bo mamy w końcu trzy miecze, które mówią o końcu relacji, o końcu związku i śmierć też o tym mówi. Więc dla niektórych z Was to będzie naprawdę koniec jakiegoś partnerstwa, koniec jakiejś miłości. A dla innych jest to nowy początek, porozumienie i pogodzenie. No jest nadzieja, widzicie, jest nadzieja na to, że będzie szczęście, że będzie spełnienie marzeń, pragnień, ale tutaj trzeba ograniczyć wpływy osób, otoczenia, które wpływa na relacje, na związek. Tutaj są jakieś zazdrosne, zawistne otoczenie, które się wtrąca. Albo jakaś osoba, albo więcej osób. Dlatego, no i właśnie, tutaj praca nad relacją, związek, relacja wymaga ciągłej pracy nad tą relacją i trzeba po prostu nad tym pracować. Trzeba pracować nad tym, żeby osoby trzecie nie miały wpływu na związek, na Wasze decyzje. Aby nie mówiły, gdzie Wy, z kim, po co i dlaczego, kto dla Was lepszy, kto gorszy. No nie, to Wasza decyzja, to Wy musicie wiedzieć, jak Wy czujecie sercem, czy to jest miłość, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. No tak, trochę tak, ale moi drodzy, jeżeli dla kogoś jest to koniec związku, no to jest to informacja o uczciwym rozliczeniu, od chęci rozliczenia, o takim po prostu o dowiedzeniu się pewnej prawdy, która pozwala Wam uporządkować swoje sprawy takie społeczne i finansowe i prawne, uporządkować te sprawy tak, aby tutaj rozliczyć się też z osobą w relacji, w związku, w którym byliście. No, koło fortuny robi różnie, dla jednych tak, a dla drugich inaczej, więc w sprawiedliwości będzie sprawiedliwość. Nawet jeżeli to nie wy kogoś rozliczacie, czy ktoś was, tylko rozlicza sprawiedliwość, no to zrobi tak, jak wiecie, jak było sprawiedliwie. No to już jest rozsądzenie przez górę, jak jest sprawiedliwie, aby ta sytuacja się potoczyła. Mogą być sprawy też takie urzędowe, sądowe, związane z relacją, ze związkiem. No, współpracy to tam za bardzo nie było, bo pentakli nie mamy, raczej karty mówiące o życiu osobistym. Dziękuję raczkom. Dziękuję raczkom i zapraszam lwy. Co dla lwów na nadchodzący tydzień? Dwójka mieczy, pustelnik i sprawiedliwość. Dwójka mieczy, pustelnik, sprawiedliwość, dwójka kielichów, trójka mieczy, śmierć. Moi drodzy, tu przede wszystkim jest wybór. Wybór pomiędzy tym, czy zostać samemu, czy zostać w jakiejś relacji, w jakimś partnerstwie, czy zakończyć relację, czy związek. Jeżeli była zdrada, bo jest trójka mieczy, jeżeli ktoś chce kończyć w karcie śmierci, to zakończy relację, związek. Może zakończyć, może podjąć decyzję o... Tak do końca... Słuchajcie, do końca to jest tak, że tutaj może nie być jeszcze decyzji, bo tutaj ktoś faktycznie nie potrafi za bardzo podjąć tej decyzji, czy zakończać, czy nie zakończać. Nie ma jakichś informacji, nie ma dowodów, nie ma argumentów, nie zna faktów. Tak na logikę i na doświadczenie bardziej tutaj ktoś na czuja myśli, że został zdradzony lub jest zdradzony, może jest krzywdzony faktycznie, jest koniec jakiejś relacji, koniec związku, chyba że ktoś wie
i to jest po waszej stronie ta decyzja, to tu jest jeszcze zastanowienie się nad tym, poznanie jakiejś prawdy. No i teraz w obliczu tego wszystkiego poznanie tej prawdy na osobności, w samotności, no może możecie stwierdzić, że chcecie na razie, że nie jesteście w stanie podjąć jeszcze decyzji, no chyba, że tu będzie decyzja o zakończeniu związku i o rozliczeniu się, o podziale majątku, rozliczeniu, o rozwodzie, a może być też decyzja o rozmowie, ale to takiej z rzeczowymi argumentami, takie wiecie, rozsądzanie za i przeciw, kalkulowanie. Tutaj taka to bardziej sprawiedliwa rozmowa po prostu, taka, żeby zaprowadzić sprawiedliwość. Możecie też zechcieć uporządkować swoje sprawy w sensie takim społecznym, w sensie prawnym. Też być może przygotowywać się na rozwiązanie małżeństwa, związku, na zakończenie, zerwanie. Może tu się ktoś przygotowuje do tego zakończenia i chce się rozliczyć, albo jest już energia końca relacji, końca związku i rozliczanie. Rozliczanie łącznie nawet ze sprawami sądowymi, nawet w sądzie mogłoby się to rozliczanie odbywać. Moi drodzy, jeżeli nie rozliczanie, to doprowadzenie do jakiejś sprawiedliwości, do przewartościowania pewnych rzeczy w waszym życiu, po to, żeby zapanowała sprawiedliwość. Bo tutaj ktoś chce ewidentnie sprawiedliwości, ktoś chce sprawiedliwego rozliczenia, sprawiedliwego podziału. Tak to wygląda. Dziękuję lwom. Dziękuję lwom. I zapraszam panny. Ósemka kielichów, księżyc, paź buław. Wyskakują te karty ostatnio wszystkie. Wyskakują w tle król buław, królowa pentakli, która też nam wyskoczyła podczas stosowania, i pięć mieczy. Moi drodzy, pierwszy przekaz taki, że ktoś tutaj odchodzi od kogoś, od sytuacji, która nie służy, od sekretów, tajemnic, od osoby, która ciągle ma jakieś sekrety, ciągle ma jakieś tajemnice, ciągle nie mówi prawdy, ciągle coś ukrywa. Może jest tutaj romantycznie, ale niestety jest trochę mrzonek, ułudy i nieprawdy. Być może ktoś odchodzi i zamierza zdradzić, bo tu może być zdrada, paść buław też mówi o ogniu, pożądaniu, namiętności, o pójściu za pasją, o pasji, o wejściu w jakąś nową przygodę. Ósemka kielichów też mówi o związku, relacji na odległość, mówi o uldze swego rodzaju. Tutaj ktoś ma jakąś ulgę po prostu, bo no może rzeczywiście zdradzać albo odchodzić od czegoś toksycznego i iść w kierunku już tajemnicy. W tajemnicy może też ktoś odchodzić, tak wiecie, tak trochę po angielsku, nie? No. Do romansu, do pasji, do miłości, do rozpoczynania przygód. Za jakąś namiętnością i pasją. W tle jest król buław, to jest kolejne potwierdzenie kochanka, kochanki. Kolejne potwierdzenie romansu. Czasami król buław mówi oczywiście o wielkoduszności, o miłości, o wierności, o lojalności. No, może to dla kogoś mieć miejsce, ale żeby to się stało, to ktoś musi zostać zdradzony. Ktoś musi tu kogoś zostawić, aby być z kimś innym. Moi drodzy, wpływ tutaj na tą sytuację też może mieć kobieta, właśnie ta królowa pentakli, byk, panna, koziorożec. Ewentualnie to jesteście wy. Jeżeli to jesteście wy, a to jest wasz kochanek, czy tam wasz partner na przykład, no to idzie to w kierunku jakiegoś oszczerstwa, rozczarowania. Piątka mieczy to jest rozczarowanie, to jest oszczerstwo, to jest jakiś podstęp, jakieś działanie nieetyczne, podstępne, zdradliwe. Mamy tu też księżyc mówiący o zdradzie. Tutaj jest dużo zdrady. Albo ktoś zdradzi czyjś sekret, czyjąś tajemnicę. Może też do tego dojść, że ktoś może wyjawić i zdradzić przyjaciela, przyjaciółkę, nie wiem, kochanka, kochankę, męża, żonę. No, w każdym razie odejście jest od tego, co nie dla was. Może od jakichś uzależnień, od jakichś nawyków. Może ktoś stara się. No tutaj raczej odejście od jakiejś relacji, bo tu pójście w kierunku tajemnicy, sekretu, jakiejś relacji, która on wychodzi, ogląda się do tyłu za siebie, ale idzie w kierunku czego? Księżyca, czyli idzie w kierunku utrzymywania w tajemnicy, w sekrecie jakiejś relacji, jakiegoś związku, tego, gdzie odchodzi, co będzie robił, z kim będzie robił, a tu będzie ogień, będzie pasja, będzie przygoda.
Będzie nowe wyzwanie, ktoś idzie w kierunku nowego wyzwania, też nowego wyzwania, jeżeli to dotyczyłoby spraw zawodowych, no to też może ktoś tak po angielsku opuszczać jedno miejsce pracy, jedną firmę i iść sobie do drugiej. Ale rozpoczynać wtedy coś nowego, z pasji, z zainteresowania, po prostu z takich uczuć, które kimś targają, dosyć namiętne te uczucia, no może akurat będzie to praca z pasją, no ale może to być też zdrada, może to być też wychodzenie i wynoszenie pewnych informacji do konkurencji. No w obszarze zawodowym też to nieciekawie wygląda, więc w zależności po której stronie jesteście tej sytuacji. Dziękuję pannom i zapraszam wagi. Co jest ukryte przed wagami? Co jest ukryte przed osobami spod znaku wagi? Waga. Koło fortuny. Arcykapłanka. Dwójka mieczy. Koło fortuny, arcykapłanka, dwójka mieczy. A w tle sąd ostateczny, dwójka pentakli, pięć mieczy. Moi drodzy, wyjdzie tajemnica na jaw. Koło fortuny obróci się na korzyść. Coś, co było ukrywane, skrywane, wychodzi na jaw. Tak, podpowiedzi, intuicja, sny, inteligencja, może po prostu ma wyjść i wychodzi. Koło fortuny tak obraca, żeby wyszła na jaw jakaś tajemnica skrywana przed Wami. I wtedy ktoś na szybko będzie podejmował decyzję bez faktów, dowodów, bez wiedzy, bez po prostu w oparciu o logikę, rozsądek, doświadczenie. Albo ktoś będzie na szybko tak podejmował tę decyzję, albo się wstrzyma i jej nie podejmie, bo nie będzie osoba wiedziała tak naprawdę, co zrobić. Konieczność wyboru, ale jakby nieumiejętność jego dokonania w obliczu tej prawdy. Jaka prawda? No prawda polega na tym, że ktoś tu wraca do kogoś. Albo do Was wraca były partner, była partnerka, albo wręcz przeciwnie, Wasz partner, partnerka wraca do byłego partnera, partnerki. Ale jeszcze tutaj sobie utrzymuje w ruchu jedną i drugą osobę cały czas, jeden i drugi związek. No tutaj kłamiąc, kogoś rozczarowując, działając podstępnie. No jest tu trochę podstępu, jest tu rozczarowania, trochę zdrady. No, karta zdrady może być i w piątce mieczy i może być w arcykapłance również. No w każdym razie ktoś tutaj w tle podąża w kierunku ustabilizowania, ustatkowania się i ustabilizowania swojego życia, ale powracając do partnera, do partnerki. Tu jest jakiś powrót czyjś do kogoś po to, żeby, no wiecie, stworzyć rodzinę, mieszkać razem, mieć rodzinę, może i dzieci. No taka sytuacja w nadchodzącym tygodniu może dojść, moi drodzy, do Waszych uszu. Jakaś prawda. Można też zobaczyć tą prawdę albo usłyszeć tą prawdę. Dziękuję wagom i zapraszam skorpiony. Co dla skorpionów na nadchodzący tydzień? Właśnie odwracają te karty. Co dla skorpionów na nadchodzący tydzień? Dziewięć pentakli, dziewięć mieczy i pięć mieczy. No, skorpiony, ciężki tydzień. Znaczy ciężki, nie ciężki. Bardziej ciężko to tutaj w głowie jest. O, szóstka buław, dziewiątka buław i królowa kielichów. No właśnie. No ktoś tutaj cieszy się w tle, że odnosi zwycięstwo. Ciężko było, albo ciężko będzie odnieść to, ale zwycięstwo zostanie odniesione. No jest tutaj wygrany i przegrany, ale moi drodzy, w tej piątce mieczy, tak, jest i wygrany i przegrany.
Tutaj ktoś kogoś wybiera z tłumu, tutaj ktoś czuje się wybrany, czuje się, że zwyciężył, czuje się, że zdobył względy osoby, o którą się ubiegał. Czuje zwycięskie wyjście z jakiejś opresji. Ciężko, to jeszcze jest ciężko po prostu przeciążenie obowiązkami, jakimiś działaniami, jakimiś zobowiązaniami, ale jest bliskość, jest więź, jest miłość, jest empatia, wrażliwość, uczucie, troska, wyrozumiałość, lojalność. Tu ktoś jest oddany osobie, którą kocha. Tak to się kończy. Jest miłość, jest bliskość, jest więź. Od energii jakiegoś singla lub singielki, poprzez ciemne myśli co do zmiany swojego statusu z singla, singielki na wejście w relację, na powrót do relacji, na właśnie wybranie, bycie wybranym, wybraną, zdobycie względów osoby, którą się ubiegaliście, ale nadal ciemne myśli i nadal jest ciężkość tutaj taka w głowie. Natomiast ktoś tu wpada na pomysł, który nie do końca jest, no, nie jest etycznym pomysłem, tak? Ale ktoś tu wpadnie na taki pomysł i będzie chciał realizować pomysł, który nie jest do końca etyczny, który może kogoś rozczarować, który, no tak jak mówię, jest i wygrany, i przegrany, tak? Że tutaj rany zostają odniesione. Ktoś coś zwycięża, ktoś coś zyskuje i ktoś coś traci po prostu. Jedna osoba może was zyskać, druga może was stracić. Tak samo jak wy możecie jedną osobę zyskać, a drugą możecie stracić. Taka to energia w nadchodzącym tygodniu dla skorpionów. Ja dziękuję i do następnego razu. Buziaki, pa, pa.